Andrzej, gratulujemy 6. zawodowej wygranej. Występ wygrany niejednogłośnie na punkty. Po raz pierwszy takie coś zdarzyło Ci się w zawodowej karierze. Chyba też nie jesteś do końca zadowolony z tego, jak Ci się pokazałeś. W ogóle nie jestem zadowolony. Nie będę to brzydko mówił, jestem w kur po prostu za to. Nie wiem w ogóle, co się stało, że tak jakoś poszedłem, nie wiem, zmęczenie kurde było w tej walce, w ogóle nie byłem sobą po prostu, nie czułem się tak jak w tej poprzedniej walce, co o przeciwniku nie wiedziałem nic, a oni wiedziałem więcej. I oglądałem jego walki, wiedziałem jakie popełniał błędy, co i jak, w ogóle nie mogę się z niego wstrzelić, kurde, co mi trener podpowiadał, no w ogóle nie robiłem tego, co powinienem robić, no i wyszła ta walka jak wyszła, prawda? No trudno, no co innego mam powiedzieć, no. Czekałeś cały czas na niego, aż on będzie wchodził ze swoimi atakami, czekałeś na już w tej ostatniej finałowej rundzie, nisko pochylałeś głowę, próbowałeś wsadzić prawy sierpowy, to wchodziło, ale on potem klinczował, też nie był wcale łatwym zawodnikiem do boksowania. Powiem, że był strasznie niewygodny, mówię, z tego co oglądałem, myślałem, że sobie z nim poradzę i że ta walka będzie szybciej, że jeszcze nie skończy na punkty, tylko że skończy to przed czasem, tak naprawdę myślałem. Jeszcze to co robiliśmy z trenerem tarczy, świeżo się czułem, nie wiem, dzisiaj przyszła ta walka, wszystko się 100% odwróciło do tyłu. Powiem tak, niesamowicie niewygodny, mówię, widziałem jego walki, myślałem, że będzie prosty, kurwa, to co był niewygodny, to po prostu się w głowie nie mieści. Niby tą głową tak niżej wchodziłem, coś tego, a on zaraz mnie trzymał, gdzieś trzymał tą głowę, nie mogłem sobie wyjść, żeby strzelić tym półdystansie, tym sierpem czy coś w ogóle, no mówię, no niesamowicie niewygodny zawodnik. No tyle, co mogę powiedzieć, chciałem skończyć tą walkę w sumie w ostatniej rundzie już tam przed czasem coś, ale nie dało się tego skończyć i tyle, a wydaje mi się, że taki werdykt był najlepszy przed czasem, na moją korzyść. Czułeś, że ta walka oscyluje w granicach remisu, bo jak się okazało, jeden punkcik mały zdecydował u trzeciego sędziego, że wygrałeś ten pojedynek. Bardzo remisu. Wydaje mi się, że remis byłby nawet słuszny tutaj, co do werdyktu. Muszę obejrzeć tą walkę, nie oglądam tej walki. Chciałem się nawet trochę, żeby się wystrzelał, na gardę trochę przyjąć, żeby kondycyjnie trochę opadł, ale skurczył naprawdę, no mówię, niewygodny, wystrzelił trochę, ale i tak dał radę, no mówię. Skubany, no i tyle. No co kurde, więcej mogę, co więcej powiedzieć. W związku z tym zmęczeniem czujesz się gotowy, aby za 2 tygodnie w Łominie boksować 8 rund? Chciałem porozmawiać z promotorem, no bo mówię, fajnie boksować, wszystko spoko, ale jak będę zmęczony, prawda, to nie ma sensu, prawda. Powiem tak, kariera jest tylko jedna, można się, na moje miejsce może być 100-200 zawodników, prawda, i mi jak się noga podwinie, to już jest koniec. Ale czułeś się, mówiłeś wcześniej, nie czułeś się zmęczony, myślisz, że skąd to się wzięło, że no, dzisiaj w ringu nie czułeś szybkości? Dzisiaj w ogóle, nie wiem, wszystko się zwróciło o 100 stopni, wczoraj było fajnie, wszystko dobrze się czuło na tych treningach, nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co w ogóle to, nie miałem tej szybkości, nie robiłem tego, co powinienem robić i tyle, no nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, no wkurzony jestem po prostu i tyle. Chciałem zrobić całkiem co innego, chciałem tą walkę wygrać pięknie, no trudno, wygram ją brzydko. A zakładając, że jednak zaboksujesz za 2 tygodnie, to jak to będzie wyglądało? Tydzień odpoczynku, tydzień, wydawałoby się też już przed walką łapania świeżości, jak to będzie wyglądało? Właśnie nie wiadomo jak to zrobić, szczerze, że co. Tydzień odpoczynku, później drugi tydzień odpoczynku, no i tyle. Nie no, zobaczymy, pogadam z promotorem, ciężko mi powiedzieć na ten teraz, co teraz będzie. Na tą chwilę. Zobaczymy, jeżeli będzie opcja boksowania, jeżeli się tam uprą, wyjdę, będę boksował, aczkolwiek nie wiem. I zobaczymy, no pewnie nie będę odpoczywał cały czas, wiadomo, zrobię sobie teraz jutro jakąś, no, wolne, poniedziałek czy coś, no i zacznę się ruszać, wiadomo, że to nie będą ciężkie treningi, tylko trzeba będzie się tam luźno tegować, no i zobaczymy co będzie, tylko najgorsze to jest to, że tam będzie 8 rund, a tutaj 6, prawda, także te 8 rund, zobaczymy, no.